Rada Unii Europejskiej, tak naprawdę ministrowie transportu poszczególnych krajów przyjęli stanowisko w sprawie zmian dotyczących dyrektywy o delegowaniu pracowników. No jest to stanowisko mocno niekorzystne, niestety teraz dla strony polskiej. Kilkanaście godzin rozmów, kilkanaście godzin negocjacji, mniej więcej tyle trwały te obrady, niestety no nie przyniosło dla Polski dobrych wieści. Nawet państwa, które należą do Grupy Wyszehradzkiej, czyli Słowacja, czyli Czechy, zagłosowały za przyjęciem niekorzystnych dla polskich przedsiębiorców przepisów. Już teraz otrzymujemy wiele zapytań od polskich przedsiębiorców z uwagi na doniesienia medialne, co w praktyce te przepisy oznaczają, od kiedy one będą obowiązywać, jakie konsekwencje ze sobą niosą, ponieważ praktycznie ten temat jest teraz w każdych mediach. No tutaj trzeba przyznać, że nie udało się, co było priorytetem polskiej strony, wyłączyć transportu międzynarodowego właśnie spod zapisów tej dyrektywy, tak jak obecnie wyłączony jest personel pływający w marynarce handlowej. Więc tutaj no już jesteśmy praktycznie przekonani, już jesteśmy pewni, że ten transport będzie podlegał pod te zapisy dotyczące delegowania pracowników. W jakim kształcie? To pokaże praktycznie dopiero pakiet mobilności, czyli te przepisy, które mają uszczegółowić tak naprawdę odniesienie się zapisów tej dyrektywy do transportu. Przede wszystkim dwie zmiany, jeżeli chodzi o tę dyrektywę. Pierwsza, czyli ograniczenie czasu delegowania pracownika. W tym momencie takiego limitu nie było, jednak bogatsze kraje Unii Europejskiej, Francja, Niemcy, bardzo mocno upierały się, aby ograniczyć ten maksymalny czas delegowania, po którym dany pracownik stawałby się w praktyce pracownikiem danego kraju przyjmującego, gdzie trzeba było nawet opłacać wszystkie składki już w danym kraju przyjmującym. Stanęło ostatecznie na 12 miesiącach takiego delegowania z możliwością wydłużenia go o kolejne 6 miesięcy. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o delegowanie pracowników. Jakiekolwiek limitowanie, jakiekolwiek ograniczanie swobód przepływu towaru, usług czy pracowników, no na pewno jest ciosem, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Drugą rzeczą, nad którą praktycznie już, o której już praktycznie się nie mówi, już się nie negocjuje, to jest zamiana pojęcia minimalnej płacy na wynagrodzenie. Czyli zgodnie z zasadą równej płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu, w Polsce w tym przypadku pracownik, we Francji wykonując pracę, ma otrzymywać dokładnie to samo wynagrodzenie, co właśnie lokalny pracownik. To będzie wiązało się na 100% z całą pewnością z podwyżką płac dla tych pracowników i nie mówimy tutaj tylko o transporcie, tylko mówimy o wszystkich pracownikach delegowanych.